Siemanko, witam wszystkich. Dzisiaj będziemy wymieniać kości RAM. W tym laptopie jest 2x4. Tutaj akurat mam zakupione 2x8. Są to kości Samsunga. Jedna 8 giga. No i ściągam obudowę. No i zobaczcie, ile tutaj skórzy. To trzeba przydmuchać. Oczywiście to zrobię już w garażu, sobie przydmucham. Tutaj jest zasilanie baterii. Lepiej to rozłączyć, żeby nie było problemu tego zwarcia. Tutaj są karty RAM, właśnie te karty wymienię, a później tutaj się dostaniemy do procesora i GPU i tą pastą termoprzewodzącą zabezpieczymy, żeby się nie grzały. Tutaj są takie zabezpieczenia, trzeba wziąć na bok i podnieść do góry. I tak samo drugie. To była karta Lenovo. 4 giga. Jedna i druga, 4 giga miałem. Teraz włożę tą 8. Jak widzicie, tutaj jest takie wcięcie. To trzeba akurat tym wcięciem wsunąć tu. Teraz druga. Demontujemy wentylatory, będzie lepiej je doczyścić, przedmuchać. I tutaj właśnie widzimy pastę. Jeszcze jest nawet świeża, ale ja akurat już tą pastę sobie nałożę drugą, nową. Tu jeszcze są dwie śrubki wentylatora, jednego i drugiego. Thank you.
I teraz to trzeba oczyścić. Tą pastę procesora i GPU. Tutaj widać właśnie, jak się zebrał kurz. Tak samo na wentylatorach. No i już oczyszczone, teraz będziemy kłaść pastę. Teraz nałożę pastę na grafikę i procesor. Są różne sposoby nanoszenia pasty. Jak kropka, duża kropka, ziarno ryżu, jedna pozioma kreska, dwie poziome kreski, 10 mm od siebie, mały X, niestety nie pokrywa całości procesora, duży X nanosić na 3/4 procesora i rozprowadzenie kartą lub szpatułką jest najbardziej efektywne. Ja właśnie szpatułką to rozprowadzę. Nadmiar ściągam.
wymianie kości RAMu powinienem mieć teraz 16 GB. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.